Wczoraj, to jest w sobotę, w Watykanie miało miejsce małe trzęsienie ziemi. Nie w sensie fizycznym, tylko w sensie metafory. To trzęsienie ziemi nastąpiło znowu z powodu papieża Franciszka. Ten nasz nowy, wspaniały papież stworzył nowe ministerstwo w Watykanie. Specjalną komisję, która będzie się zajmować przypadkami wykorzystywania w Kościele nieletnich. Bogu dzięki, że taka komisja w końcu powstała, specjalne watykańskie ministerstwo. Tylko to trzęsienie ziemi polega na tym, że 5 z 8 członków tej komisji to są ludzie świeccy. To się nigdy wcześniej nie zdarzyło, żeby w Watykanie większość mieli ludzie świeccy. Wielu kardynałów było tym zaskoczonych i zdziwionych, że w komisji, która się ma zajmować duchownymi, 5 osób, czyli większość, mają świeccy, a nie kardynałowie czy biskupi. Co więcej, słuchajcie tego, 4 z tych 5 osób, czyli połowa całej komisji, to kobiety. Trzęsienie ziemi w Watykanie. Nigdy wcześniej w historii całego Kościoła nie było żadnego ciała w Watykanie, które składałoby się z 50% kobiet. Raz może, jak jest jedna kobieta na 100, to jest wielkie buchu. A tutaj 4 z 8 członków tej komisji to są kobiety. Ten papież naprawdę chce sobie zagrabić u niektórych kardynałów, bo oni są zaskoczeni i zgorszeni. Jak to może kobieta decydować o księdzu? Naprawdę to było małe, ale bardzo zauważalne trzęsienie ziemi. W Watykanie takie rzeczy się dotychczas nie zdarzyły. To, co ten papież wyprawia, przyprawia wielu ludzi o zdumienie, zaskoczenie, czasami nawet zgorszenie. Ja czytałem niedawno kilka różnych wywiadów z naszym byłym arcybiskupem, z kardynałem Burke, który bardzo się ostatnio uaktywnił. Udziela wywiadów w prasie, w telewizji, na prawo i na lewo. Nawet kilka dni temu był w czwartek chyba wywiad z nim, czy w środę w telewizji katolickiej EWTN. I kardynał Burke, kilku innych kardynałów bardzo konserwatywnych próbują odwrócić wszystko, wytłumaczyć, że ten papież naprawdę nie mówi tego, co on mówi. Że papież miał coś innego na myśli. Że wszystko pozostanie tak, jak jest i było. Takie pedałowanie do tyłu na tym rowerze. Ci kardynałowie starają się odkręcić jak tylko mogą, żeby nic z tych reform papieża nie ostało się po nim. Tłumaczą więc, wywijają kota ogonem jak tylko mogą, żeby wszystko jest tak, jak było. Broń, Panie Boże, żadnych zmian. Kardynał Miller, który jest szefem kongregacji do spraw doktryny wiary, tłumaczył kilka tygodni temu w wywiadzie, że papież tak naprawdę nie może nic zmienić. Mówił, że papież nie może pozwolić rozwodnikom przyjść do komunii, bo to jest prawo boskie. A papież pokazał mu figę i powiedział, że to będzie główny temat obrad synodu na temat rodziny we wrześniu tego roku w Watykanie. Biskupi, kardynałowie i świeccy będą dyskutować nad tym, jak można wyjść naprzeciw potrzebom katolików, którzy są rozwiedzeni i co można zrobić, by mogli oni z powrotem przyjść do Komunii Świętej. Naprawdę módlmy się za tego papieża. Jak tak dobrze pójdzie wszystko dalej, to kto wie, jak to się może skończyć. Ci kardynałowie, którzy są zgorszeni i zaskoczeni papieżem Franciszkiem, trochę przypominają mi apostołów Jezusa, którzy
podeszli do studni i zobaczyli, że Jezus rozmawia z niewiastą. A co gorsze, była to niewiasta o złej reputacji. Gdy zobaczyli, że Jezus siedzi przy studni z niewiastą wolnych obyczajów, byli zaskoczeni. Święty Jan mówi, że nikt nic nie powiedział na głos, ale sobie myśleli, co ty z nią wyrabiasz? Jezusie, czemu ty z nią rozmawiasz? To było bardzo ciekawe, bo najczęściej święty Jan pozwala Piotrowi mówić różne głupoty na głos, a dzisiaj mówi, że apostołowie pomyśleli o tym, ale nikt nie odważył się pytania na głos zadać. Co ty z nią wyrabiasz? Apostołowie byli zgorszeni i zaskoczeni, że to będzie bardzo zła opinia może się stworzyć na podstawie tego spotkania. Że jak ktoś zobaczy Jezusa z tą kobietą lekkich obyczajów, to co oni sobie pomyślą o Jezusie? To będzie zgorszenie i skandal. Jak będą reporterzy czy telewizja, to broń Panie Boże, żeby ktoś to zobaczył. Tak jak ci nasi kardynałowie. Broń Panie Boże, papieże Franciszku, żeby kobiety decydowały o księżach. Jak tak można? Ta kobieta to bardzo ciekawa historia, którą możemy znaleźć tylko w Ewangelii Jana. Jan pisze, że było to około południa. Na Bliskim Wschodzie kobiety z jednej wioski idą codziennie rano po wodę, by mieć wodę na gotowanie, na pranie, na wszystkie codzienne obowiązki. I wszystkie dziewczyny, wszystkie kobiety razem idą rano z wioski do studni, jako grupa, żeby było bezpieczniej, spokojniej, żeby można było oddalić, odgonić dzikie zwierzęta, zawsze w grupie raźniej. A więc ten fakt, że kobieta była przy studni sama, mówi nam o tym, że ona była społecznym odrzutkiem. Że jej inne kobiety, które rano szły do studni, nie chciały, by z nimi była widziana. Egzegeci biblijni, bibliści mówią, że najprawdopodobniej znaczy to, iż była to kobieta lekkich obyczajów. Miała 5 mężczyzn, a ten, który ma teraz, też nie jest jej mężem. To świadczy o tym, że żyła ona w wstydzie, że ludzie wstydzili się iść razem z nią do studni, a ona wstydziła się, żeby z niej nie szydzono. Dlatego w południe, gdy był największy skwar, gdy wiedziała, że nikogo innego przy studni nie będzie, bo wszyscy chowają się pod dachem, ona idzie do studni po wodę, żeby nikt nie zawracał jej głowy, żeby nikt nie wyśmiewał jej, nie śmiał się z jej sytuacji, z tego, ilu miała mężczyzn w swoim życiu. I tam ku swemu zaskoczeniu spotyka Jezusa, który był Żydem. A Żydzi i Samarytanie, powiedzieć delikatnie, nie cierpieli się. Tak jak dzisiaj Rosjanie i Ukraińcy też nie cierpią, tak było wówczas między Żydami i Samarytanami. Dochodziło do tego, że jeżeli ktoś chciał jechać z Jerozolimy do Nazaretu, to musiał zrobić dodatkowo 15-20 kilometrów, bo nie chcieli iść przez teren samarytański. Woleli nadłożyć drogi, aby dojść do Galilei, aby tylko nie przechodzić przez samarytańskie wioski. Tak więc kobieta miała wiele powodów, aby być zaskoczona rozmową z Jezusem. Jezus był Żydem, ona była kobietą, a co gorsza, była kobietą lekkich obyczajów. Miała wielu, wielu mężczyzn w swoim życiu. Apostołowie są zgorszeni, zdziwieni. Myślą, co ty wyprawiasz? Czemu z nią rozmawiasz? Czasami w naszym życiu zachowujemy się tak jak ci apostołowie. Myślimy sobie, że z niektórymi ludźmi nie ma co rozmawiać.
że tak bardzo się od nich różnimy, że nie ma po co strzępić sobie języka. Oczywiście ci z prawicy myślą tak o tych z lewicy. Jak ktoś jest w SLD czy w PO, to już broń Panie Boże, po co z nimi w ogóle rozmawiać? Albo odwrotnie, ci z PiS-u to są nieczyści, tych ich lepiej nie dotykać. Czasami różnego rodzaju dyskusje polityczne czy religijne sprawiają, że odwracamy się od ludzi, że traktujemy ich, jakby byli niewidzialni, że nie chcemy marnować czasu na spotkanie z kimś takim. A dzisiejsza Ewangelia uczy nas, że warto usiąść, warto zacząć rozmowę nawet z kimś, z kim bardzo się nie zgadzasz, z kimś, kto jest bardzo od ciebie różny. Bo różnice mogą doprowadzić do tego, że nawzajem się ubogacimy. Spotkanie i rozmowa z drugim człowiekiem może sprawić, że będzie pośród nas obecny Jezus. Bo tam, gdzie dwaj albo trzej zebrają się w moje imię, tam ja będę. Nie bójmy się więc spotkań z kim się nie zgadzamy. Nie bójmy się rozmowy z kimś, kto bardzo się od nas różni. Nie ubrudzisz się przez to, że porozmawiasz z kim się zupełnie nie zgadzasz. Nie zarazisz się innymi poglądami, ani nie zachorujesz na liberalizm czy na komunizm, tylko przez to, że z kimś porozmawiasz, że z kimś się spotkasz. A takie spotkanie, taki dialog może być szansą na spotkanie z Jezusem. Dzisiaj jestem człowiekiem nadziei, bo w naszym Kościele takie spotkania się odbywają. Ludzie, którzy głosują na różne partie, na republikanów czy demokratów, siedzą wspólnie w ławkach w tym samym Kościele. Wspólnie jedzą pączki i piją kawę, a potem popijają polskim żywcem. To jest nasz piękny charyzmat świętego Stanisława, że gromadzimy tu ludzi z różnych ścieżek życiowych. Ludzi, którzy są rozwiedzeni i takich, którzy są szczęśliwie żonaci przez 50 lat. Mamy pary gejowskie i ludzi, którzy żyją jako single, czy kawalerze i kawalerki, czy panny. Mamy ludzi, którzy są biali oraz czarni, i jeszcze innych raz. To nasze bogactwo świętego Stanisława pozwala nam doprowadzić do spotkania i dialogu różnych ludzi. A tam, gdzie jest spotkanie, tam, gdzie jest dialog, tam też można odnaleźć Chrystusa. Święty Paweł w drugim czytaniu pisze, że nadzieja zawieść nie może, bo Duch Święty został nam dany w naszych sercach. Nadzieja zawieść nie może. Papież Franciszek daje nam nadzieję na lepszy Kościół, na Kościół bardziej sprawiedliwy. My w świętym Stanisławie dajemy innym nadzieję na dialog, na porozumienie, na szacunek. Nadzieja zawieść nie może. My wszyscy musimy być apostołami tej właśnie nadziei. Nadziei spotkania, szacunku i dialogu.